Na pewno ani kto strzelał, ani kto i dlaczego kazał strzelać do byłego szefa polskiej policji. O szansach na wyjaśnienie jednej z najbardziej zagadkowych zbrodni ostatnich lat, Dariusz Łapiński. Na grobie Marka Papały przybywa kwiatów. Rodzina i przyjaciele nie zapomnieli o rocznicy jego śmierci. Nie zapomina też prokuratura. 10 lat to rzeczywiście jest bardzo dużo, ale sądzę, że żaden rok nie został zmarnowany. Materiał dowodowy w tej sprawie jest już bardzo bogaty. Ale nadal nic to nie zmienia. Mimo że cały czas pracuje specjalna grupa złożona z najlepszych policjantów, ciągle jest więcej przypuszczeń niż faktów. To jest dowód, że mafia wygrywa z państwem i chyba nie ma szansy na wyjaśnienie tej sprawy, dopóki nie zmieni się podejście polityków do niej. Bez wątpienia sprawie zaszkodziły znajomości Marka Papały z politykami. Jedni za bardzo ponaglali śledczych, inni wręcz utrudniali im pracę. To śledztwo było, myślę, że momentami hamowane. Była presja polityczna. Była presja na to, żeby niektóre osoby nie były umieszczane w kręgu, w szerokim kręgu podejrzanych. Dzięki takiej presji do Ameryki uciekł jeden z głównych podejrzanych, powiązany ze służbami specjalnymi i politykami lewicy, polonijny biznesmen Edward Mazur. Prokuratura zastanawia się nad ponownym złożeniem wniosku o jego ekstradycję albo oskarżeniem go w Stanach Zjednoczonych. Wielce prawdopodobna jest procesowa wersja, którą planują polscy prokuratorzy, żeby przygotowane już zarzuty w stosunku do Edwarda M. był ogłoszony na terenie Stanów Zjednoczonych. Jednak szansa na to, że Edward Mazur cokolwiek powie o zbrodni, są minimalne. Od lat powtarza, że nie ma z nią nic wspólnego. Stanowczo oświadczam, że nie miałem i nie mam nic wspólnego z tą odrażającą zbrodnią. Amerykański sąd, odrzucając wniosek o jego ekstradycję, uznał, że na udział Edwarda Mazura w zbrodni strona polska nie ma wystarczających dowodów. Mazur jest w świetnej sytuacji, ponieważ po odrzuceniu wniosku o jego ekstradycję wszyscy będą podchodzić z dużą rezerwą do dowodów, które zostały zebrane. W areszcie w Austrii popełnił samobójstwo podejrzewany o udział w planowaniu zbrodni Jeremiasz Barański, pseudonim Baranina. W mafijnej egzekucji pod Warszawą zginął podejrzewany o udział w zbrodni przestępca o pseudonimie Gruby. Jest coraz mniej świadków, a dalej nie wiadomo nawet, dlaczego zabito Marka Papałę. Są tylko niejasne hipotezy. Zabójcy Papały obawiali się, że podzieli się on z organami ścigania wiedzą, którą miał zarówno z służbowych materiałów, jak i z kontaktów towarzyskich. Połączenie tej wiedzy okazało się dla niego zabójcze. Dotąd postawiono zarzuty udziału w zbrodni jedynie Ryszardowi B., płatnemu zabójcy, odsiadującemu w więzieniu wyroki za inne przestępstwa. Dla nas to śledztwo przez te 10 lat było i nadal jest sprawą honoru. To śledztwo trzeba wyjaśnić, bo zginął komendant główny policji. Ale w śledztwie dotyczącym zabójstwa swojego szefa policja powtarza to samo od lat, a cały czas jest w tej sprawie więcej pytań niż odpowiedzi. Dariusz Łapiński, Fakty. My do tej sprawy wrócimy dziś w Faktach po Faktach o 19.25. Moim gościem będzie